Komendant powiatowy policji w Tomaszowie Mazowieckim, inspektor Szymon Herman, z dniem 1 marca 2017 roku powierzył obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy naczelnika prewencji podkomisarzowi Markowi Długoszowi. Funkcjonariusz dotychczas pełnił obowiązki zastępcy komendanta komisariatu w Rokicinach. Na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego awansował podkomisarza Andrzeja Mele, który pełnił funkcję kierownika rewiru dzielnicowych. Natomiast pełniącym obowiązki kierownika rewiru dzielnicowych został aspirant sztabowy Rafał Kubacki. Awans na starszego dzielnicowego otrzymało 3 dzielnicowych. Uroczystego powierzenia obowiązków dokonano podczas narady służbowej. Obejmującym stanowiska serdecznie gratulujemy i życzymy miłej pracy. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców pobicia 70-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło 5 marca o godzinie 16 na ulicy Warszawskiej. Zarzuty usłyszało 2 mieszkańców Tomaszowa. Za popełnione przestępstwo sprawcom grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Do pobicia 70-latka przez 2 mężczyzn doszło o godzinie 16 na ulicy Warszawskiej, w okolicach skweru z ulicą Barlickiego. Dyżurny policji o zdarzeniu otrzymał telefoniczną informację od przechodzących osób. Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci z referatu patrolowo-interwencyjnego. Pobity mężczyzna leżał na chodniku, a sprawcy odchodzili ulicą Warszawską w kierunku stacji paliw BP. Agresorzy zostali zatrzymani, natomiast pokrzywdzony trafił do szpitala. Sprawcy to 23- i 24-letni mieszkańcy Tomaszowa. Starszy z nich był w przeszłości notowany za konflikty z prawem. W chwili zdarzenia obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Noc spędzili w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty pobicia, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 8 marca o godzinie 2:45 w nocy na ulicy Warszawskiej policjanci patrolujący teren Tomaszowa zauważyli jadącego całą szerokością jezdni Volkswagena Golfa. Dali kierującemu sygnały do zatrzymania się. Od kierowcy czuć było silną woń alkoholu. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu. Wyjął z portfela 20 zł, mówiąc, żeby policjanci go puścili i zapomnieli o całej sprawie, natomiast on im to wynagrodzi, dostarczając jeszcze 2000 zł. Zdecydowana odmowa policjantów rozzłościła pijanego kierowcę, który znieważył interweniujących funkcjonariuszy. Od 22-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego została pobrana krew. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. Za próbę skorumpowania policjantów grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo podejrzewany odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz znieważenie funkcjonariusza. 8 marca o godzinie 18:20 w Chociwiu doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć na miejscu poniósł 46-letni pieszy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 56-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego, kierując DU, potrącił idącego prawą stroną jezdni w obszarze zabudowanym pieszego. 46-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego nie udało się uratować, zmarł. Pieszy nie posiadał elementów odblaskowych. Okoliczności tego wypadku drogowego wyjaśniają policjanci z Tomaszowa. Przyczyn wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego należy dopatrywać się zarówno w nieprawidłowym zachowaniu się kierujących względem pieszych, jak i w niefrasobliwości samych pieszych. Apelujemy o rozsądek, ostrożność oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 9 lutego komendant Komisariatu Policji w Rokicinach podinspektor Piotr Skrzypczyński odszedł na emeryturę. Pełniącym obowiązki komendanta komisariatu został aspirant sztabowy Dariusz Kuta, natomiast od 8 marca 2017 roku pełniącym obowiązki zastępcy komendanta komisariatu w Rokicinach jest aspirant sztabowy Mariusz Waszczykowski. 9 marca policjanci z Wydziału Kryminalnego Tomaszowskiej Komendy zatrzymali 31-latka, u którego w trakcie przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych znaleziono ponad 500 gramów mefedromu. Kryminalni, podejrzewając, że 31-letni mieszkaniec Tomaszowa może posiadać narkotyki, 9 marca o godzinie 12:40 z nakazem przeszukania weszli do mieszkania podejrzewanego. Policjanci ujawnili schowane w różnych skrytkach zawiniątka z narkotykami. W mieszkaniu oraz pomieszczeniach gospodarczych łącznie zabezpieczono ponad 0,5 kg narkotyków. Mężczyzna został zatrzymany, nie był w przeszłości notowany. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. 10 marca o godzinie 1:50 na ulicy Ogrodowej policjanci zatrzymali pijanego kierującego. W samochodzie znajdowały się 2 osoby, kobieta i mężczyzna. Obydwoje byli pijani. Badanie wykazało u nich prawie 2 promile. Według wstępnych ustaleń kierujący tym pojazdem na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Granicznej wjechał w słupki. Następnie pijana para odjechała w kierunku ulicy Ogrodowej, gdzie zostali zatrzymani przez patrol policji. Z uwagi na utrudniony kontakt słowny i sprzeczne wyjaśnienia osadzono ich w policyjnym areszcie.
Następnego dnia zostali przesłuchani. Obydwoje usłyszeli zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, ponieważ, jak się okazało, 48-letnia kobieta najpierw jechała w słupki, następnie za kierownicę usiadł towarzyszący jej 56-letni mężczyzna. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia oraz wysoka grzywna. Wykorzystywane podczas jednej z akcji hasło „Pijani kierowcy wiozą śmierć” nie jest pustym sloganem reklamowym. Należy pamiętać, że każdy nietrzeźwy uczestnik ruchu drogowego stwarza realne zagrożenie dla siebie oraz innych korzystających z drogi. To możesz być ty lub inna bliska ci osoba. Nie lekceważ, reaguj. Nie wiesz, co zrobić? Zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112. 13 marca o godzinie 20:40 dyżurny policji otrzymał telefoniczną informację o przypuszczeniu nietrzeźwości kierującego Fiatem Ducato. Policjanci zauważyli na ulicy Jana jadącego całą szerokością jezdni Fiata. Pojazdem kierował 36-letni mieszkaniec Ukrainy. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Wydmuchał ponad 2 promile. Noc spędził w policyjnym areszcie. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Cieszymy się, że mieszkańcy Tomaszowa mają dużą świadomość i reagują, widząc nietrzeźwego kierującego, który naraża na niebezpieczeństwo siebie, ale innych użytkowników drogi. Policjanci z Komisariatu Policji w Rokicinach ustalili, iż 63-letni mieszkaniec powiatu tomaszowskiego może posiadać alkohol bez polskich znaków skarbowych. 13 marca o godzinie 7:15 w ujeździe mundurowi zauważyli podejrzewanego kierującego samochodem marki Hyundai. W aucie policjanci ujawnili 5,5 litra alkoholu bez polskich znaków skarbowych. Natomiast podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzewanego zostało zabezpieczonych 450 litrów zacieru oraz 34 litry alkoholu etylowego. Oprócz alkoholu policjanci zabezpieczyli sprzęty wykorzystywane do produkcji alkoholu. 63-latek był już w przeszłości notowany za przestępstwa podobne.